Dobry wieczór Państwu. Cukrownie powinny zakończyć do końca października skup buraków cukrowych. W Szczecińskiem wykopano już ponad 60% buraków. Jest to zgodne z harmonogramem prac. Cukrownie szczecińskie wyprodukowały 17,5 tysiąca ton cukru, zaś tamtejsi cukrownicy mają w tym roku najlepsze wyniki, jeśli chodzi o procent cukru uzyskanego z buraków. Ten wynik zależy przede wszystkim od przygotowania urządzeń i kwalifikacji ludzi. Sprawnie przebiega zbiór buraków cukrowych na polach Dolnego Śląska. Buraki w tym roku są gorsze niż w latach ubiegłych. Posiadają niższą zawartość cukru. Plony w granicach 300 kwintali z hektara. Borek Szczeliński, punkt odbioru. Dziennie przyjmuje się tutaj 10 tysięcy kwintali buraków. Skupiono już do tej pory od plantatorów ponad 60% buraków. Cukrownia Szczelin. Dziennie uzyskuje się tutaj 250 ton cukru. Jest to jedna z 11 cukrowni pracujących na Dolnym Śląsku. Wszystkie one dziennie produkują ponad 2,5 tysiąca ton cukru. Czy to już szczyt w skupie buraków, czy będzie jeszcze więcej? Nie, więcej buraków nie spodziewamy się odbierać dziennie. Na dzisiaj odebraliśmy od plantatorów już 10,5 miliona ton surowca. Spodziewamy się jeszcze około 5 do 5,5 miliona. Dziennie odbieramy około 500 tysięcy ton. To jest obrazowo. Obrazowo to jest 500 dużych pociągów buraków. A ile przerabiacie? Znów obrazowo 170 pociągów dużych. W tej chwili wyprodukowaliśmy już przeszło 500 000 ton. Wydatek cukru w porównaniu do roku ubiegłego jest znacznie niższy. Około 1,5% mniej cukru uzyskujemy niż miało to miejsce w ubiegłorocznej kampanii. Niestety jest sporo kłopotów z zagospodarowaniem wysłodków. Plantatorzy niechętnie odbierają wysłodki, te, które zresztą cukrownia zgodnie z umową kontraktacyjną ma im zabezpieczyć i no, dochodzi do sytuacji dość, powiedziałbym, niebezpiecznych. No, tutaj pomoc z kolei wyraźnie by nam się przydała, bo przecież chętni na wysłodki w innych rejonach kraju są, szczególnie jeśli idzie o państwowe gospodarstwo. Jak tam, w Michałowie porządek przy odbiorze buraków czy nie? Gdzie jestem pierwszy raz, trudno mi coś powiedzieć, na razie tylko to, że długo czekały. Ile pan czekał? No jakąś godzinkę. No to nie jest tak długo. No dość długo, wie pan, teraz jesień jest, dużo roboty w polu. Dużo roboty. Dużo ma pan plantację? Ja właściwie to mam tylko 60 arów. Niedużą, bo mam ziemniaków więcej, bo świnie chowam. Z ciekawą inicjatywą wystąpili szczecińscy handlowcy. Powszechna spółdzielnia spożywców z Połem w Szczecinie ziemniakami handluje dopiero od 2 lat. Jak na tak krótki czas osiągnięć organizacyjnych ma sporo. W tym roku po raz pierwszy udała się wprowadzona eksperymentalnie półhurtowa sprzedaż ziemniaków w sklepach. Na zasadzie zapisy w najbliższym osiedlowym sklepie i dostawa bulw o gwarantowanej jakości do piwnicy klienta w określonym terminie. Od początku listopada sklepy z Połem sprzedawać będą ziemniaki w niestosowanych dotąd w Szczecinie opakowaniach. Do tej pory PSS Połem w sieci detalicznej sprzedawał ziemniaki w opakowaniu a 2 kg i od początku listopada planujemy w sieci z Połemowskiej w Szczecinie sprzedawać ziemniaki w opakowaniach od 5 kg do 20. Ziemniaki te podstawową zaletą tych ziemniaków będzie to, że ziemniaki te będą znacznie tańsze od ziemniaków paczkowanych po 2 kg, a niewiele droższe od ziemniaków sprzedawanych luzem. Wszystkie te działania zmierzają do uporządkowania handlu ziemniakami, wyeliminowania ich wożenia przez służby socjalne zakładów pracy. Często przecież kilka samochodów podjeżdża pod jedną klatkę schodową. Zużywa się niepotrzebnie paliwo i czas. Być może wprowadzenie do handlu nowych opakowań i gwarancja, że ziemniaki zawsze będą w sklepach, wyeliminuje nawyk gromadzenia płodów rolnych w piwnicach. W blokach mieszkalnych z centralnym ogrzewaniem bezpowrotnie marnuje się 30 do 40% przechowywanych ziemiopłodów. I to już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu dziennika.